W programie dzisiaj jest przesłanie bardzo ważne od Pana. Witam też ludzi przez internet. Zapraszamy do nas tutaj. City Road 24 w centrum Bristolu, w Wielkiej Brytanii. I zapraszamy Was do Słowa Bożego. Także wierzę, że to słowo jest bardziej do ludzi już nawróconych, ale też do tych, którzy są powołani, którzy wchodzą do Królestwa Bożego. Ja chciałbym mówić na temat budowania Bożego Królestwa i to jest w sumie to, po co Jezus został posłany na ziemię przez Ojca. Jezus przyszedł na ziemię przez Ojca, posłany, aby to Królestwo, które w niebiosach jest, mogło być założone i zbudowane tu na ziemi. I teraz nie będę wchodzić w wiele wersetów na ten temat, ale chciałbym pokazać pewne rzeczy, które miałem od Bożego Ducha odnośnie Bożego Królestwa. Przede wszystkim chciałbym, żebyście wiedzieli, że Królestwo Boże nie jest Kościołem. I o tym będziemy mówić dalej, dlatego że wielu ludzi myśli, że jeżeli oni są w Kościele, jakimkolwiek Kościele, to że oni są w miejscu, gdzie Bóg ich chce, a to jest absolutnie nieprawda. Możesz być w Kościele, ale możesz nie być w miejscu, w którym Pan Cię chce. Dlatego, że tak jest, są zgromadzenia, są miejsca takie, które Bóg ustanawia na ziemi, które są tak jakby takimi krzewami winnymi, którzy ciągną z Ducha Świętego życie i one sobie rosną i rozprzestrzeniają się na tej ziemi. Ale, żeby do tego dojść, to powiem Wam, jak Królestwo Boże działa. Przede wszystkim Królestwo Boże zasadza się przez ziarno Królestwa, przez ziarno Bożego Słowa. Jezus o tym mówił, że wyszedł się zasiać Słowo i to Słowo, które On siał, padało na ziemię i tam pokazuje o 4 rodzaje ziemi, przypowieści o siewcy, i dopiero jedna gleba, jedne serce, jeden rodzaj serca, który słuchało Słowo i rozumiało to Słowo, te serce po prostu zostawało pozyskiwane dla Królestwa Bożego. Teraz Jezus tam tłumaczy, że kiedy Słowo Boże było siane, to przychodziły kruki, które reprezentują demony i te słowa automatycznie człowieka wybierały. Dlatego, że ta osoba, inne serce przyjmowało Słowo z radością, ale nie miało korzenia, czyli gdzieś tam głębi nie było miejsca, gdzie to Słowo mogłoby się ukorzenić. Inne znowu serce przyjmowało Słowo, ale troski i łuda bogactwa te Słowo po prostu zadusiły. Czyli nasze serce świadczy o tym, nie? Czy w tym naszym sercu będzie Królestwo Boże się budowało, czy nie będzie się budowało. Teraz jest wiele przypowieści, do czego można porównać Królestwo Boże. Ja może tak na początku, pierwszym punktem będzie, czym to Królestwo jest, i przejdę do, jak to Królestwo działa, i potem powiemy, co Ty masz robić z tym Królestwem, co Ty masz robić. Czyli tak, czym Królestwo jest? Jezus powiedział, że Królestwo Boże podobne jest do kobiety, która zakwasiła ciasto kwasem, czyli podobne jest do kwasu, że Królestwo Boże rozprzestrzenia się przez to, że ktoś kogoś tym zaraża, zakwasza. Słowo Boże mówi nam o różnych rodzajach kwasów, kwas faryzeuszy, kwas Heroda. Łatwo może się zarazić jako wierząca osoba kwasem faryzeuszy. Dlatego, że to jest bardzo silny kwas, najbardziej chyba używany przez diabła. Jest też kwas Heroda i są inne kwasy, ale my powiemy, chodzi tutaj o naukę, chodzi tutaj o przekonania, które są duchowymi logizmami pochodzącymi z różnego rodzaju ducha. Tak samo Królestwo Boże rozprzestrzenia się, jak rozprzestrzenia się Królestwo tego świata. I teraz ktoś powiedział, że faktycznym królestwem, obrazem Bożego Królestwa na ziemi było pewne królestwo i to było Królestwo Rzymskie, dlatego, że oni, kiedy podbijali tereny, oni ustanawiali swoich przełożonych, swoich gubernatorów i oni w ten sposób tam działali i rządzili nad tymi ludźmi, których zdobyli, czy ci ludzie chcieli, czy nie. Zaprowadzali swoją kulturę, otwierali szkoły, otwierali teatry i szpitale i tak dalej i oni wpływali tak na królestwo. I słuchajcie, to ten system jest systemem, tak naprawdę Bożym systemem. To królestwo trwało przez długie lata, słuchajcie, 200 czy więcej lat, rozprzestrzeniło się po całej ziemi, słuchajcie, Królestwo Rzymu
I tu widzimy, że właśnie sposób, w który działało Królestwo Rzymu, jest podobny do sposobu, w którym działa Królestwo Boże. Zobaczcie, ja wam powiem tak. Jedna wizja. Ja byłem w szkole biblijnej, której założycielem był człowiek, nazywał się Marc Brasier, i on miał pewną wizję od Ducha Świętego. Ta wizja to było coś takiego, że on widział ogień, który płonął w miastach, płonął we wsiach, płonął gdzieś na koloniach, wszędzie ogień. Ogień Ducha, słuchajcie. Ogień Ducha płonął wszędzie na całej ziemi. I teraz Bóg powiedział do niego, że on ma otworzyć szkołę biblijną, która ma wyprowadzić pastorów, nauczycieli, proroków, ewangelistów i apostołów. I oni, ta szkoła miała takie zadanie, i powiem wam, że wielu ludzi, którzy skończyli tę szkołę, weszli do służby, po jakimś czasie weszli do służby pańskiej. Teraz, o co chodzi, słuchajcie. Królestwo Boże jak funkcjonuje i w ogóle, może tak. Zobaczcie, czym jest Królestwo? Królestwo Boże możemy ocenić tak, jak ktoś powiedział. Pełne mocy, najwyższe rządy. Królestwo Boże to są rządy najwyższego Boga, najwyższego Króla. I teraz my wiemy, pełne mocy, najwyższe rządy. I teraz zobaczcie, co Jezus mówił, kiedy pytali go uczniowie, nie, że czy możemy po prawicy, po lewicy siedzieć tam synowie Zebedeusza i tak dalej, czy pytali Jezusa. W sumie jego matka przyszła za nim, wstawiała się. Jezus powiedział tak: nie moja to, co rzecz. Ojciec swojej mocy postanowił. Zobaczcie, Bóg Ojciec w swojej mocy ma wszystko, ma wszelkie rządy i wszelkie rzeczy, które chce na tej ziemi ustanowić. I na tej ziemi się dzieją. Teraz tak. Też Boże Słowo mówi, że On, Bóg Ojciec, przed założeniem świata jeszcze przygotował pewne rzeczy, ustanowił pewne rzeczy, i tak się dzieje, tak jak On to wszystko zaplanował. Zobaczcie. Na przykład w innym miejscu Jezus mówi tak: upodobało się Ojcu dać wam królestwo. To jest Łukasza. Tam właśnie zajrzymy na chwilę do Łukasza rozdziału 12, i tam jest fajnie powiedziane. Łukasza 12, jesteśmy w wersetach 30. Tutaj jest takie coś. Jezus dawał tu przypowieść o pewnym człowieku chciwym, który postanowił zburzyć stodoły, postawić nowe i tak dalej, i powiedzieć o swojej duszy: jedz i pij, wesel się i tak dalej. Potem Jezus mówi, że żeby się nie troszczyć, spójrzcie na ptaki niebieskie, na lilie i tak dalej, że nawet Salomon nie był tak przyodziany jak jedna z nich. I dalej Jezus mówi tak. W 31. Wcześniej jeszcze mówi w 30. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się maleńka wśródko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Słuchajcie, Jezus nie mówi, słuchajcie, Jezus nie przyszedł założyć kościoła na ziemi. Jezus nie przyszedł zrobić miejsca, do którego masz przychodzić i nic nie robić ze swoim życiem. Jezus przyszedł na ziemię, żebyś ty przez Bożego Ducha wszedł w służbę, którą Bóg ma dla ciebie, czyli żebyś wszedł w służbę królestwa. I powiem o tym dalej. Dlatego, że wielu ludzi jest zniewolonych przez szatana, przez ducha religijnego. Oni myślą, że chodzenie do kościoła im wystarczy, a to nie jest prawda. Jezus nie przyszedł po to, żeby otworzyć ten kościół dla ciebie, żebyś ty łaził do kościoła co tydzień, oddawał pieniądze i tak dalej, i usprawiedliwiał swoją duszę. Jezus przyszedł założyć królestwo, w którym ty masz pracować. Dając talenty tobie, tak jak w przypowieściach jest o talentach i tak dalej, za co też będziesz potrzebował zdać sprawę Panu. I teraz posłuchajcie. Mówi tak. Że zobaczcie, zasady Boże. Co to jest zasada Boża?
Zasada to jest coś, co Ciebie zasadza w Królestwie Bożym. Czyli jeżeli ja przyjmuję Boże zasady, czyli Boże prawa, no nie, to jestem tak jakby zasadzany zasadą albo sposobem. Boży sposób. Postępuję tak, jak Bóg postępuje. Jestem automatycznie pod wpływem Bożego Ducha, który jest Królestwem. Ja wchodzę pod Boży rząd, kiedy ja jestem posłuszny Bogu. I teraz Jezus powiedział takie coś. Od Jana zakon i prorocy prorokowali do Jana, a od Jana Chrzciciela głoszone jest Królestwo Boże i gwałtownicy do tego Królestwa się dostają. Dlatego też powiedział, że przetecznice i celnicy uprzedzają was do Królestwa Bożego. Zobaczcie, ci ludzie, którzy byli uwięzieni w kościele, tamtym starodawnym, starym kościele, czyli zasadach, wiecie, w tym kościele faryzeuszy, można powiedzieć, saduceuszów i tak dalej, w synagogach i tak dalej, ci ludzie byli dalej od Królestwa Bożego, niżeli ci, którzy byli ze świata, czyli celnicy i faryzeusze, bo ci celnicy i faryzeusze przyjmowali Królestwo Boże przez wiarę i automatycznie wierząc wchodzili do Królestwa. A tamci religijni ludzie, czyli ludzie, którzy byli w kościele, oni byli na zewnątrz. Jezus sam mówił, że wielu wejdzie ze wschodu, z zachodu i tak dalej, przyjdą do królestwa, a synowie królestwa będą wyrzucani precz. Czyli ludzie, do których doszła Ewangelia, oni sobie siedzieli w kościołach i potem okazało się, że oni nie weszli do królestwa, wyrzuceni precz zostali. Dlatego ja dzisiaj wam głoszę, że jeżeli przychodzisz do kościoła, to tobie nie wystarczy, to cię nie usprawiedliwia. Ty nie jesteś w tym miejscu, gdzie Bóg cię chce. Tak, Królestwo Boże jest w duchu. I ludzie, którzy są w kościele, ja mogę być w królestwie, ktoś może być w królestwie, a mogę też być poza królestwem. To zależy, w którym miejscu jest twoje serce. Jeżeli ty jesteś w woli Bożej dla twojego życia, jesteś w królestwie. Jeżeli jesteś poza wolą Bożą, jesteś poza królestwem. Słuchajcie, Królestwo Boże jest w duchu, jest w mocy. Królestwo Boże to nie jest pokarm i napój, ale sprawiedliwość i radość i pokój w Duchu Świętym. Królestwo Boże jest w duchu. Możesz być w kościele i możesz być w królestwie, a możesz być w kościele i nie być w królestwie, możesz być w królestwie szatana. Słuchajcie, są dwa ciała na ziemi. Jest ciało Chrystusa i ciało szatana na ziemi. Jeżeli ja karmię się duchem tego świata, ja karmię się duchem, który ma też swoje ciało tutaj. I są ludzie wierzący, którzy są wplątani przez szatana w ciało jego, są zniewoleni i prowadzeni przez szatana, tak jak byli faryzeusze. I oni służyli diabłu, nie służyli Bogu, ci ludzie. I jest ciało Chrystusa, ludzie, którzy mają miłość Jezusa i postępują jak Jezus do innych ludzi. Błogosławią, pomagają i otwierają swoje serce. Czynią tak, jak Jezus czynił. I teraz powiedzieliśmy, że ziarno jest tym, ziarno królestwa, kiedy my przyjmujemy je do serca. Słuchajcie, serce i wczoraj słuchaliśmy takich, dzisiaj słuchaliśmy w sumie o naszym rozumowaniu i naszym mózgu. Co innego jest rozumowanie, co jest innego mózg. I z tego, co tam było powiedziane, pewna pani, która jest wierząca 30 lat, jest w swoim zawodzie i mówiła o odkryciach naukowców, nie, że ich odkrycia pokrywają się ze Słowem Bożym i jak to wszystko funkcjonuje. I oni tam mówią, że nasz umysł, czyli nasze myślenie, nasz umysł duchowy, nie, jest taką sferą, a nasz umysł fizyczny jest, nasz umysł duchowy jest takim miejscem, w którym odbywa się proces myślenia, ale potem konsekwencja, czyli efekt tego, co myśleliśmy, przechodzi do naszego mózgu i tam zostaje na stałe. I tak samo wygląda to, co powiedział Jezus o sercu, nie? Że my myślimy w naszym umyśle, ale to, co jest w naszym sercu, to z nas wypływa. Czyli konsekwencja twojego myślenia, twoich wyborów przechodzi do twojego serca, czyli do twojego mózgu i tam już zostaje. I ty dokładnie jesteś taki, jakie jest twoje serce. Bo tak to można porównać. Że to coś, co już wykonało się w twoim myśleniu, dlatego jest, mówi, odnówcie się w duchu umysłu waszego.
Nie mówię, odnówcie się w mózgu waszym. Odnówcie się w duchu umysłu, jak się odnowicie tam. Wtedy wasz umysł zacznie funkcjonować, wasze ciało będzie zdrowe i tak dalej. Jest dużo rzeczy, które są i wpływają na człowieka, kiedy on to uczyni. Teraz tak, słuchajcie. O co chodzi z Bożym Królestwem? W ogóle o tym, co mówiłem, Rzymianie, jak to robili, że oni w podobny sposób zasadzali Królestwo Boże, jak to zrobił też Jezus. Słuchajcie, Jezus był na ziemi i On obchodził wszystkie miasta, wszystkie wsie, gdziekolwiek był, głosząc Królestwo Boże, dlatego, że On chciał zasiać siano Królestwa i znaleźć serca, które by to przyjęły, i tam, gdzie było przyjęte Królestwo Boże, tam automatycznie pojawił się Duch Boga w tamtych miejscach. Czyli żeby Bóg był w naszych miastach, w naszych rodzinach i w naszych domach, my potrzebujemy, aby w sercu naszym zasiało się ziarno Królestwa i tam Duch Boga przychodzi, dlatego że Bóg przychodzi do swoich dzieci, którzy stają się synami Królestwa. Aniołowie Boga spoczywają i są z nimi cały czas. I teraz posłuchajcie. Ludzie, którzy przyjęli Królestwo Boże, czyli naukę Jezusa, przyjęli samego Jezusa. Jezus powiedział, jak ja was posyłam, wy idziecie, to kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał, czyli Ojca. Tak się zasada Królestwo Boże. Dlaczego pierwsi uczniowie ewangelizowali w sobie cały świat? Dlatego, że oni nie chodzili tylko do kościoła. Oni znali zasady Królestwa. Słuchajcie, my jesteśmy na tej ziemi. Tak, kościół jest zebraniem, zgromadzeniem wybranych Boga, żeby mogli Bogu służyć, być razem i tak dalej. Zgromadzenia w ogóle były przez całą Biblię opisane i że są zgromadzenia w niebie też. Zgromadzają się prorocy, niebo całe się zgromadza, ustalają jakieś rzeczy i tak dalej. Ale Kościół nie jest Królestwem, słuchajcie. To, co Bóg dla nas ma, to jest to, że ja, przyjmując Ducha Świętego, zaraz to będziemy czytać o tym, przechodzę do takiego miejsca, gdzie w Duchem Świętym wypełniam wolę Ojca. Czyli co, sprawuję te swoje talenty, które od Pana dostałem. W dwóch przypowieściach jest powiedziane o tym i przejdziemy, tylko poczekajcie, co ja tu mam. A, słuchajcie, jak działało Królestwo Jezusa? Jezus był królem i on do Piłata powiedział, że on ma królestwo, które nie jest z tego świata. On był faktycznym królem i przyszedł to królestwo założyć na ziemi. I to królestwo na ziemi w tej chwili jest. Królestwo Boga jest w duchu Boga i ten duch ma potężną moc Ojca, żebyśmy mogli razem z Nim współpracować. My w miejsce Jezusa poselstwo sprawujemy. Teraz tak, może powiem wam tak. Jezus, kiedy był na ziemi i on był królem, nie? On ocierał się o królestwo ciemności, ale on przeciwko temu królestwu nic nie mówił i nie wychodził. My wierzący, słuchajcie, oglądamy różne rzeczy w telewizji, mówimy, ci masoni, tamci co robią, sataniści, zobacz co oni robią, chemia na niebie i tak dalej, ale słuchajcie, Jezus tego nie czynił. Jezus jako osoba wierząca, on szedł za Duchem Ojca i wypełnił to, co Ojciec chciał od niego. Teraz my jako wierzący, my zahaczamy królestwa tego świata, nie jesteśmy faktycznie w Duchu Świętym, nie wypełniamy tego, co Bóg od nas chce, tylko sprawiamy, że szatan zabiera nas wzrok, słuchajcie, z Królestwa Bożego i z tego, co Bóg od nas chce, żebyśmy czynili, a wiecie, że Królestwo Światłości jest całkowicie oddalone od ciemności i my zahaczamy się Królestwa Ciemności przez te rzeczy, które pokazują nam w telewizji, czy na YouTube, czy gdziekolwiek. Rozumiecie, o co chodzi? Jezus przechodził obok tego królestwa, kiedy Jezus chodził po ziemi, on ocierał się o nie tylko i przechodził dalej. Jezus miał swoją drogę. On mówił o tym, o Herodzie, powiedzcie temu lisowi, jeszcze będę robił jakiś tam czas to, co robię, a potem odejdę. I ktoś będzie inny robić, rozumiecie? Coś takiego powiedział Jezus. On uważał króla Heroda jako lisa, słuchajcie, chytrego lisa. Jezus nie wchodził nigdy w jakieś rozmowy, słuchajcie, ten rząd, tamte, a wierzący dzisiaj siedzą i klepią, słuchaj, o, ten rządzący, ta partia, jaka partia, chłopie, ty nie jesteś z tego królestwa, jesteś z Bożego Królestwa, zostaw partię, niech partia rządzi, ty, to co Bóg do ciebie mówi, ty masz się modlić o rządy i tak dalej, ale ty, kiedy zahaczasz królestwo tego świata, ty tam po prostu włazisz i ty nie jesteś królestwem Boga, ty jesteś poza nim, bo ty połączyłeś się przez różne rzeczy z królestwem tego świata. I ciebie obchodzi, kto będzie wybrany, kto będzie tego, kto... Rozważasz, słuchaj, zamiast tego, to, co Bóg od ciebie chce, to, co Duch Boga, co do ciebie Ojciec przygotował, ty wchodzisz w nie swoje rzeczy. Tak ludzie robią, słuchajcie. I teraz
My, jako wierzący ludzie, słuchajcie, mamy przechodzić obok ludzi tego świata, być światłością, ocierać się o nich, tak jak Jezus, słuchajcie, ocierał się o faryzeuszy, którzy byli pod wpływem ducha tego świata. Oni byli zwiedzieni przez szatana, oni siedzieli w niewoli diabła. Oni uważali się za synów Abrahama, synów Królestwa, ale Jezus mówi tak, a gdzie miłość? Jeżeli jesteście synami Królestwa, powinniście mieć miłość, a skoro jej nie macie, to nie macie tego ducha, którego ja mam. Jeżeli nie macie miłości, macie ducha nienawiści, a ten, kto jest duchem szatana i on was prowadzi, on jest waszym ojcem. W końcu powiedział Jezus do nich, że szatana macie za ojca i wypełniacie jego zachcianki. I wiecie, dzisiaj wielu ludzi w kościele jest takich, którzy mają taką krytykę, taki jezor, taką mordę, żeby szczekać na innych wierzących, jak psy. I oni na nowo narodzili się, bo Jezus Duchem Świętym zostali wypełnieni. Człowieku, jeżeli tak czynisz, ty po prostu jesteś w duchu diabła, jesteś synem diabła. Co z tego, że narodziłeś się na nowo? Ty oddałeś swoją duszę w służbę szatanowi i ty robisz, co szatan chce. Bo gdybyś miłował tak jak Jezus, to byś kochał swoich braci, za nimi się wstawiał. Rozumiecie, o co chodzi? I dzisiaj w kościele jest taka tragedia, że ludzie w kościele myślą, że Królestwo Boże jest tam, gdzie oni są. Nie, chłopie, tam, gdzie ty jesteś, rozumiesz? Nie ma Królestwa Bożego, bo Królestwo jest w duchu Boga, a ty siedzisz oszukany przez diabła tam. Siedzisz w swojej religii i krytykujesz innych, którzy coś dla Boga robią, a ty nawet nie dotykasz tego, co inni robią. Rozumiecie, co się dzieje? Ja nie mówię tutaj o was tutaj. Ja mówię o tym, co faktycznie się dzieje w kościołach. I jak może być przełom, jak może Jezus przyjść na ziemię, skoro to od nas zależy, synów Boga, czy Królestwo Boże przyjdzie Jezusa. Bo będzie Ewangelia głoszona po całej ziemi. Przez kogo? Przez tych, którzy w sercach chcą wypełniać polecenie Jezusa. Idźcie i głoście Ewangelię. Ale ci, co siedzą, faryzeusze, opętani przez szatana, ducha szatana, oni siedzą, tylko krytykują Boże dzieci, które idą głosić. Zmagają się z siłami ciemności i jeszcze mają od tych właśnie religijnych cały czas ich leją po głowie. A sami nawet się nie ruszają. Biada im. Mówi wam, biada faryzeuszom, tym wierzącym, nawróconym, którzy mają Ducha Świętego, ale oni cały czas go duszą w sobie. Uwięzili go w sobie i wierzą go. Dla nich jest biada. Jezus powiedział wyraźnie, biada wam faryzeuszom, bo sami nie idziecie tą drogą, którą Bóg chce i innych jeszcze zatrzymujecie i nie pozwalacie im iść. Dlatego biada każdemu liderowi, pastorowi, który tak czyni. Biada mu. Dlatego, że on powinien uczyć ludzi Królestwa Bożego. Co to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to jest Boży Duch. Ty dostajesz nowo narodzenie, dostajesz dar Ducha Świętego, żeby manifestować Go. Żeby iść za Nim, manifestować Go do ludzi. Jeżeli Go nie manifestujesz, zatrzymujesz Go, Ty Go gasisz, Ty Go zasmucasz. I Ty za to odpowiesz. Dlatego ten człowiek, ten, który dostał jeden talent, on nic z tym nie uczynił i potem odpowiedział przed Panem. Bo on myślał o Bogu źle. Rozumiecie? On myślał o Bogu źle, dlatego nic nie czynił. A kto mu dał te swoje myśli? Bóg? Nie, diabeł mu dał myśli. I dzisiaj, słuchajcie, wierząca osoba, która chodzi po tym świecie, ona powinna tak przychodzić koło ludzi, żeby nie zahaczać i nie wciskać się do tego królestwa, do królestwa tego świata, ale żeby przechodzić obok i być światłem. Tak, żeby ci ludzie mogli dotknąć się... Przepraszam. Żeby ci ludzie mogli dotknąć Ducha Świętego, który jest nad nami. Słuchajcie, jeżeli my maczamy swoje ręce, swoje oczy, swoje uszy i swoje myśli w duchu tego świata, obchodzi się, co partia mówi, obchodzi się, co że pedały są już legalnie, że to, że tamto. Słuchaj, ty brudzisz się tym światem. Na twoich ustach ma być uwielbienie Boga, a nie syf. Rozumiecie? Dlatego, że ty się po prostu łączysz z duchem tego świata i powoli, powoli on cię po prostu pochłonie. Ale Jezus dla nas przygotował piękne życie w Duchu Świętym. Dlatego apostoł Paweł, zobaczcie, co apostoł Paweł mówi w 2 Koryntian, przepraszam, w 1 Koryntian, 12 rozdział. Ja wam przeczytam to, jak to brzmi, 1 Koryntian, jak to brzmi faktycznie w oryginale, żebyście mogli pojąć, o co tu chodzi. Mówi tak. A co do darów duchowych, do duchowości, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. I teraz dalej, pomijam dwa wersety, mówi dalej tak, a różne są, tu pisze dary łaski, ale faktycznie to są charyzmaty.
Możliwości, które Bóg daje, które są z Ducha Świętego, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg. I zobaczcie, mówi dalej w 7. A w każdym różnie przejawia się Duch Boga ku wspólnemu pożytkowi. Czyli co? Jak Duch Boga się przejawia, w każdym różnie. I zobaczcie, co mówi dalej. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowy mądrości, drugi przez tego samego ducha mowy wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny, tutaj jest napisane dar uzdrawiania, ale tak naprawdę to on dostaje to, że ma możliwość uzdrawiania w duchu Boga. I teraz tak. Inny proroctwo dostaje, inne rozróżnianie duchów, inny różne rodzaje języków, inny też wreszcie wykładanie języków. Tu chodzi o języki, bo są trzy rodzaje języków Ducha Świętego i tutaj jest rodzaj języków, który jest wykładany, żeby inni ludzie mogli to zrozumieć w Kościele. Bo jest język, którym my się modlimy, tak jak apostoł Paweł mówił, ja modlę się językami więcej niż wszyscy języki anielskie, ludzkie anielskie, 13 rozdział do Koryntian o tym mówi, gdybym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, jestem niczym. I tutaj mówi o języku, który jest do budowania siebie samego. Kto językami mówi, siebie buduje? Nikt bowiem nie rozumie od mocy ducha, że tajemne wygłasza i tak dalej. W jednym miejscu Słowo Boże mówi, budujcie się w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. I teraz to są rzeczy duchowe. Ja tylko wam pokazuję pewne tutaj. Teraz tak. O darze prorokowania mówienie językami. 14 rozdział 1 do Koryntian mówi tak. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, jest przetłumaczone oraz oryginał mówi o duchowość. I dalej mówi tak, a najbardziej o to, aby prorokować. Czyli Bóg nakazuje nam, żebyśmy coraz bardziej wchodzili w duchowość. Ludzie proszą o dary, ale to jest błąd tłumaczenia. Jakie dary duchowe? Jest jeden dar, który Biblia mówi, że jest. To jest dar Ducha Świętego. Jest dar zbawienia, ale dar, główny dar, żeby zmienić moje życie i poprowadzić mnie za Bogiem, abym wypełnił swoją Bożą wolę w moim życiu, to jest dar Ducha Świętego. Rozumiecie? Dążcie do duchowości. Jaką duchowość masz, kiedy siedzisz w telewizorze i oglądasz wiadomości? I wyszukujesz co różne cuda. Czy to jest duchowość Boga Ojca? O tym w Piśmie Świętym mówi. Że zajmują się baśniami, rozwodowodami i innymi rzeczami, a nie zajmują się tego, tym, co Bóg Ojciec im dał. Dlatego jeden dostał 5 talentów, drugi dostał 3, trzeci dostał 1, ktoś tam coś innego dostał. I co z tym zrobili? Ci pracowali, a tamci co? Rozumiecie? To tak właśnie tak wygląda to wszystko. I teraz tak. Tutaj mówi dalej, ale już tego nie będę czytał. Ja tylko chciałem pokazać, w innych miejscach też Słowo Boże nam mówi. Ducha nie gaście, proroctw nie ekscewaście, płomieni duchem Panu służcie. Jaki płomień ma osoba, która jest w kościele, słuchajcie, i dzień dobry, przychodzi do kościoła, słuchajcie, a jego życie, z nim przychodzą smrody, tak jak Grzegorz mówił. Są smrody, słuchajcie. Możesz czuć ten smród, przychodzi z tym wierzącym. To są demony. Demony przyłażą, które z nimi są. Ja wiele razy takie rzeczy czuję. Dlatego, że kiedy jesteś wyczulony w duchu, ty takie rzeczy rozróżniasz. Nad ludźmi wierzącymi. I teraz zobaczcie. Mówiliśmy. Przypowieść o sługach mamy w Mateusza 20, pierwszy werset i 21-33. Może ja tam skoczę na sekundę. Mateusza, rozdział 20. I mamy werset pierwszy. Albowiem Królestwo Niebies podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Zobaczcie, tu jest to, że Pan powołuje nas do swojej pracy. I potem Pan daje wypłatę. 21 rozdział i werset 33. Mamy tutaj. Jest tam powiedziane tak. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją potem, wykopał w niej prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Słuchajcie, to jest ciekawa rzecz. To winnicą było takie miejsce, w którym oni pracowali. Tutaj odnosi się też do Izraela. I tutaj oni, potem ci wieśniacy pojmali tego syna i go zabili.
I co Pan uczyni, kiedy przyjdzie? Słuchajcie, my jesteśmy synami Bożymi. My jesteśmy tymi, którzy pracują w winnicy Ojca. Słuchajcie, ten cały świat jest winnicą Ojca. Królestwo Boże zasadza się na zasadzie, tak jak mówiłem od początku, tak jak to robił Rzym. Ty przez wiarę, przez modlitwę szukasz woli Bożej i przez wiarę, słuchajcie, ogłaszasz swoje tereny królestwa. Co to jest twoja ziemia obiecana? To jest to, co Bóg tobie zaplanował, co ty masz przejąć dla Boga. Ty po prostu przez wiarę zajmujesz pewien teren i ty po prostu tam pracujesz dla Pana. Rzym ustanawiał gubernatorów i gubernatorzy rządzili na tym terenie i cokolwiek było potrzeba, ludzie zwracali się do tych ludzi, do tych gubernatorów odnośnie jakiejkolwiek sprawy. Oni wpływali, Rzym, słuchajcie, swoją kulturę wpływał i tak dalej. Ja wiem, że do tego potrzeba jest takiego zorganizowania, ale wiecie, Bożym pragnieniem jest, żeby, tak jak mówiłem Wam o tych ogniach w miastach, we wsiach i tak dalej. Dlatego ja mówię, jeżeli ktoś pojawi się, kto na przykład słucha naszego przesłania, słuchajcie, naszego kościoła, to potrzeba do tych ludzi pojechać. Dlatego, że tam ogień został zasiany. Może tam jest następne miejsce Bożego Królestwa. Bo Królestwo Boże tak się zasadza. Królestwo Boże zasadza się w sercu. Z tego serca idzie do następnych serc. Rozumiecie? Tak się rozchodzi Królestwo Pana. Teraz my jesteśmy nazwani synami Królestwa, dlatego że my mamy taką samą władzę i taki sam autorytet, jaki jest na ziemi. My, będąc pod wpływem, pod władzą Boga Ojca, Jego mocnych rządów, najwyższych, pełnej mocy rządów, my możemy wszystko, słuchajcie. I teraz to nie jest to, ja powiem Wam tak, jeżeli chcesz zasadzić Królestwo Boże, to przede wszystkim musisz być w tamtym miejscu, gdzie jesteś światłością i potrzebujesz siać, bo Słowo Królestwa zasadzi się w innych sercach i tam powstanie zgromadzenie. Tam, gdzie jest Królestwo Boże, tam przychodzi Duch Boga. Czyli co? Jeżeli Królestwo Boże przyjdzie do serca człowieka, tam Duch Święty przyjdzie. Dlatego, że co? Dobra nowina jest tym, że Jezus umarł zamiast nas i kto przyjmuje Jezusa, zostaje co? Obmyty krwią Jezusa i staje się nowym stworzeniem. Teraz ja wiem, że czas jest czasem, ale przejdziemy do Ewangelii Jana. Proste rzeczy chcę Wam pokazać. Wszyscy o tym wiedzą. Ale jak to widzi Duch Święty? Zobaczcie. Przychodzi Nikodem do Jezusa w nocy i mówi: kapłan żydowski i tak dalej, jesteś od Boga, bo nikt by takich cudów nie czynił, jakie Ty czynisz. I zobaczcie, co jest mówię do Jego. Zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Czyli co? Jezus mówi do kapłana, no wiesz, nie mówi do kapłana, no wiesz, przyszłem do waszego kościoła, ale wy mnie nie przyjmujecie, także wiesz, macie problem, ja jestem od Boga i tak dalej. Nie, Jezus mu mówi od razu, jako król, słuchajcie, jako jeden z króli, bo nas Bóg ustanowił królewskim kapłaństwem, kapłanami i królami, byśmy panowali na tej ziemi. Objawienie Jana mówi o tym, co już się stało i tam jest w niebiosach, tym, co do czego dojdzie, nie? Że byli tacy na ziemi, którzy byli królami i królują teraz Jezusem. I teraz zobaczcie, dlaczego mówi Słowo Boże, że nad wieloma małym byłeś wierny, nad wieloma miastami Cię postawi. Dlaczego to mówi? Dlatego, wiecie, ja chcę Wam przesłać tego ducha, żebyście zapalili się, żebyście zrozumieli, że Królestwo Boże to nie jest przychodzenie do kościoła. Jezus tego nie chciał. Zobaczcie, co tutaj jest napisane. Mówi do Nikodema, musisz się na nowo narodzić. Czyli co? Musisz, żeby Duch Święty tak wpłynął na Ciebie, abyś stał się nowym stworzeniem. Odziedziczył tą samą naturę, którą miał Jezus. Czyli co? Aby ta umarła natura przez grzech, pierwszych ludzi i tak dalej, stała się od razu żywa. Jezus mówi do Samarytanki, gdyby znała dar Boży i tego, który do Ciebie mówił, prosiłabyś. I tam w tej rozmowie dalej mówi, że mówi tak: kobieto, nadchodzi godzina, już jest, że prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu, bo i Ojciec takich szuka. Rozumiecie, nie ma przychodzenia do kościoła, jak to było za faryzeuszów,
Tylko ja, bogacz, czczę w moim duchu. Ja wypełniam Jego polecenia. Ja wypełniam Jego nakazy. Ja jestem poddany Królowi, słuchajcie. To jest to Królestwo. I zobaczcie, teraz, jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz ujrzeć tego Królestwa. I dalej mówi Jezus tak. Tutaj mówi Nikodem. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary, czyż może ponownie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Jezus powiedział mu, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść. Czyli tak, teraz, ty jesteś wierzący, narodziłeś się na nowo, ujrzałeś, że jest Królestwo Boga. W jakiś tam sposób zobaczyłeś, że to Królestwo jest w duchu, że Jezus był duchowym królem, że to Królestwo niebies przyniósł na ziemię. I teraz, żeby tam wejść, masz problem. Dlatego, że jest powiedziane, jeżeli się nie narodzisz, czyli nie odmienisz przez Boże Słowo i Bożego Ducha, nie możesz wejść do Królestwa. I to jest właśnie problem wielu wierzących. Dlatego, że oni nie odnawiają swojego umysłu Bożym Słowem i z Bożym Duchem, nie mają takiej kochanej relacji z Bożym Duchem, który jest naprawdę cudowną, najbardziej cudowną istotą w ogóle, jaka jest na całej ziemi. Najbardziej cudowną. Najbardziej pokorną, najbardziej kochaną. Oni nie mogą wejść do Królestwa Bożego. Dlatego siedzą w kościołach jak barany, słuchajcie. Naprawdę jak barany. I dla nich pastor też za bardzo nie mówi, bo też jestem baran. Czy tam jakiś lider. Rozumiecie? Ksiądz. Ktokolwiek, słuchajcie. Jezus przyszedł i mówi wyraźnie. Masz ujrzeć Królestwo Boże, masz do Niego wejść. I potem, jak wejdziesz do Królestwa, ty masz wypełniać to, co Królestwo dla ciebie ma. To, co dla ciebie Ojciec przygotował w swoim Królestwie. Zasiądziecie na tronach, powiedział Jezus do swoich uczniów. Rozumiecie, o co chodzi? Że to nie jest baranienie w kościele. Baranienie, słuchajcie, ludzie są jak barany, dlatego Królestwo Boże się nie ma oczyszczenia po ziemi. Zamiast świecić jak pochodnie, słuchajcie, oni się boją świata, boją się ludzi, co ludzie pomyślą, oj, ja nie będę głosić Ewangelię, bo tamci. Co ci zrobią tamci, no ludzie? Jak masz wiarę, będziesz przychodził jak Jezus. Chcieli upamiętować Jezusa, przeszedł pośród nich. Chcieli go zepnąć z góry, przeszedł pośród nich. No i co? Aniołów Bożych nie ma z nami? Są. Dlatego, że cała armia Boga, armia aniołów jest z nami, czyli co? My możemy śmiało iść i te królestwo rozprzestrzenia. Ale ty musisz rozumieć, jako wierząca osoba, co Bóg na ciebie ma. Rozumiecie, o co chodzi? Teraz zobaczcie. Jezus był tym i my mamy wchodzić w Jego ślady. Także przejdziemy do tego, jako naśladowcy i uczniowie Jezusa, nie? Robimy takie coś. Jesteśmy posłuszni Jego poleceniom. Słuchajcie, to jest taka sprawa. Jeżeli był nauczyciel w tamtych czasach, czy to były greccy nauczyciele, czy tutaj widzimy Jezusa, faryzeuszów, sadduceuszów, on, każdy nauczyciel chrzcił swoich uczniów. Oni przyjęli jego naukę i każdy był chrzczony. I teraz, zobaczcie, Jan Chrzciciel był takim nauczycielem od Boga, najwyższym, największym prorokiem, jaki był na ziemi, i on ogłosił to królestwo, że ono nadchodzi. Teraz, żeby do tego królestwa wejść, trzeba było się upamiętać, dać się ochrzcić i wtedy wydawać owoce upamiętania, czyli co inaczej już żyć. Jezus przychodzi i mówi tak, Janie, ja od ciebie biorę chrzest, czyli co? Ja przyjmuję to twoje nauczanie, staję się twoim uczniem. Jan Chrzciciel mówi, no jasna pogoda, wiesz, ty ode mnie chcesz chrzest? To ja u ciebie potrzebuję chrztu. Rozumiecie, o co chodzi? Ale Jan Chrzciciel mówi tak, pozwól, bo musimy wypełnić całą sprawiedliwość. Czyli Jezus mówi, ja muszę od twoją naukę przyjąć. Rozumiecie, o co chodzi? I on daje się ochrzcić, słuchajcie, w jakim imieniu? W imieniu nauki, którą głosił Jan. Zobaczcie, Jan chrzcił i jego uczniowie. Ale potem widzimy dalej, że Jezus chrzci. I ci, którzy przyjmują Jego naukę, chrzczą się w imię Jezusa i w imię tej nauki, którą przyjęli. Czyli co? Oni chrztem, chrzest pokazuje to, że ta osoba oddaje swoje życie tej nauce. Sokrates chrzcił, inni chrzcili, słuchajcie. Tak jak powiedziały faryzeusze, saduceusze. I to jest właśnie to. Zobaczcie, co mówi Jezus. Bo teraz ja wiem, że tam gdzieś tam przed komputerami, czy tam gdzieś oczy się otworzą u niektórych, ale przejdziemy do... Może tak.
Mateusz. To będzie trochę dłuższe. Zobaczcie. Jezus mówi tak. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, w oryginale władza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Zobaczcie, Jezus mówi do ilu ludzi? Ilu było zebranych, kiedy Jezus przyszedł? Jezus do nich mówi. Idźcie na cały świat. I co? I głoście. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczcie, Jezus mówi, idźcie na cały świat, bo dla mnie jest dana wszelka moc. Jezus nie mówi, siedź w kościele, baranie, i czekaj, ja przychodzę. Dlatego, że Królestwo Boże, słuchajcie, ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi i wtedy przyjdzie koniec. Wtedy przyjdzie Jezus. A co je Kościół nic nie głosi. Rozumiecie? I teraz zobacz, mówi, dana mi jest wszelka moc, wszelka władza. Ty idź, mojej władzy idź, na cały świat. I głoś dobrą nowinę. I zobacz. Czyń uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zobaczcie. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli Jezus mówi, kiedy ja idę i ja zacznę głosić i nauczać, to On będzie ze mną po wszystkie dni. Zobaczcie, że jeżeli ja idę i wypełniam wolę Królestwa, odnajduję swoje miejsce w Królestwie, to ja jestem użyteczny, słuchajcie, całe niebo idzie ze mną. Ja zasadzam to Królestwo, ja pracuję jak ten sługa, który ma talenty. Ja nie rozprzestrzeniam to Królestwo. Ja mam wizję, ja mam od Ducha Świętego, co mam robić dalej. Dlatego wielu ludzi nie mają nic i nic nie robią w kościołach, bo oni nie idą. Taki fajny przykład jest, kiedy stoisz na brzegu, Bóg mówi, idźcie, służ dla mnie, weź swoje powołanie. Ty mówisz, Boże, ja pływać nie umiem. Tu jest piasek, tu jest morze. Wyobraź sobie, stoisz nad samym morzem. I mówisz tak, nie umiem pływać. Nie wejdę, Bóg mówi, wejdź. Nie wejdę, nie umiem pływać, Boże. A Bóg mówi, wejdź. I co masz zrobić? Masz wejść. Nawet jak pływać nie umiesz, ktoś wstanie, pomoże ci tam, kiedy będziesz już w tej wodzie. Bóg kogoś poszle, zaufaj Bogu. Bóg mówi ci, służ na mnie, idź za moim duchem, idź, zwyciężaj dobrem zło. Dlaczego mówi Słowo Boże? Bo duch pożąda przeciwko ciału, czyli duchowi tego świata, a duch tego świata przeciwko duchowi świętemu. Dlaczego mówi, że synami Bożymi są ci, którzy przezwyciężają ducha tego świata, ciało, uczynki ciała i tak dalej, i idą za duchem Boga. Duchem Boga zwyciężają ciało, krzyżują swoje ciało. Krzyżują co? Swoje ciało. To chodzi o naturę, która w nich żyła. O naturę, która upadła. Oni duchem Boga to robią. Słuchajcie, my nie mamy siły sami siebie. Ale naszą siłą do tych rzeczy jest Duch Boga, który kocha nas i chce naprawdę, żebyśmy byli bardzo duchowi. Umacniać się w Panu i w potężnej mocy Jego. Zobaczcie. I teraz co? Tutaj jest powiedziane, że my jako wierzący, dla każdego z nas Bóg ma miejsce, zgromadzenie, gdzie będziemy się tych rzeczy uczyć, ale ma też wizję, rozumiesz? Otwórz po prostu swoją jaźń i zobacz, jak Bóg ma dla ciebie wizję. To nie jest wizja, żebyś siedział w kościele jak faryzeusz i oceniał, rozumiesz? Dlatego, że diabeł może ci tyle rzeczy tam podrzucić, że będziesz miał taką naukę, że ona w ogóle będzie bez sensu. Tak było właśnie w szkole z Jonami z innymi, słuchajcie. Tak było w ich życiu. Teraz tak. Mam jeszcze Mateusza, mam jeszcze Łukasza, tak? Łukasza 24, to mówi to samo, ale ja tutaj podkreślę jeszcze raz, inny ewangelista mówi tak, ten, który spisywał Ewangelię. Wy zaś, mówi Jezus, a oto ja zsyłam na was obietnicę Ojca mego. Co to jest ta obietnica Ojca mego? Oto wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Po co przyjdzie ta moc? Moc Boża, bo Duch Święty i zanurzenie w Duchu Świętym, dar Ducha Świętego, to nie jest tylko mówienie językami. To jest potężna moc do tego, żeby iść czynić uczniami. Rozkrzewiać Królestwo Boże. Jeżeli chwycisz to przez wiarę, to pójdziesz do innego miasta, będzie zakładał kościoły, słuchaj. Będzie zakładał. Bóg ci przyda ludzi. I będziesz człowiekiem wiary. Zrobisz coś dla Królestwa Bożego. Drogie dusze, które są tam przez Ojca
bardzo upragnione w niebiosach będą przez Ciebie z tego. Będą przez Ciebie po prostu zdobyte dla Królestwa. Jak to zrobisz? Ty wyjdziesz, a Duch Święty będzie z Tobą. Tak to zrobisz. Nie? Czy w jaki sposób podobny? Dzisiaj przez internet można bardzo dużo dusz pozyskać dla Boga. Teraz tak. Dlatego tak jak powiedziałem, Bóg zakłada swoje społeczności przez ludzi, którzy mają jakąś wiarę i rozwija ich. Tak samo jak Bóg mówi, chce, żebyś był pastorem, załóż społeczność, jesteś tak jakby na tym piasku przed wejściem do morza. Kiedy wchodzisz, Bóg zaczyna Cię rozkręcać. Zaczyna Cię uczyć, ćwiczyć i przygotowywać. Inni ludzie mogą Ci pomóc. Nie jesteś sam. Rozumiecie? Posłuszeństwo jest najważniejsze. Teraz powiedziałem od początku, że nie możemy miksować się z Królestwem tego świata. Nie możemy tam nawet zahaczać. Odziecie dla Pana, dlatego, że jeżeli nie, to będziesz mógł mieć tak, jak było w Egipcie, tam, gdzie nie było krwi na odźwiach domu, ani o śmierci zabijał, wchodził. My musimy być oddzieleni i obici krwią Jezusa. Nie łączyć się z tym światem. Dlatego, że jest powiedziane, apostoł Paweł to mówi, razem z światem poginiemy. Naprawdę. Tak mówi Słowo. I zobaczcie, co mówi dalej. Tutaj w moich notatkach mam coś. Także widzicie, to co powiedziałem, te rzeczy, o których głosiłem, są po prostu brane przez wiarę. Możesz być takim wierzącym jak faryzeusz, ale ja chcę powiedzieć tak. Bądź jak jest dla ludzi. Pokutuj z tego. Pozbądź się tego. Pozbądź się ducha krytykaństwa, oskarżania, pokazywania palcem. Bóg tego nienawidzi. W Izajasza, kiedy Bóg mówi o poście, on mówi pierwsza rzecz, że post, który mam upodobanie, że przestaniesz bezecnie gadać i szyderczo pokazywać palcem. To jest nasz post bez tego, że powstrzymujemy się od jedzenia. My mamy powstrzymać się od tego. Dlatego, że my w ten sposób uwalniamy się od jarzma, diabła, który chce po prostu przed nas gadać. Rozumiecie? I to bardzo ważne. Grzegorz może przygotuje na ten temat jakieś kazanie, dlatego, że on opracował, Bóg dał mu opracować pewne rzeczy odnośnie mówienia i wierzenia i tak dalej. Także coś będziemy więcej na ten temat mówić w przyszłości, ale ja chciałem dać wam to przesłanie. Obudź się, człowieku. Obudź się naprawdę. Zacznij przez wiarę być Bożym człowiekiem. Mężem Boga, słuchaj, bądźcie król, słuchaj, chodź po ziemi jak Jezus. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Nie siedź w tym swoim kościółku. A jeżeli masz ludzi, którzy Ciebie nie popierają, zostaw to i wyjedź sobie w inne miejsce. Jeżeli ludzie Cię na Ciebie źle gadają, zostaw ich. Wyjedź. Jezus powiedział, kto mnie ma w nienawiści swojej matki, ojca i tak dalej. Nie jest mnie godzien. Nie jesteś godzien. Kiedy masz innych ludzi, którzy bardziej są na Ciebie warci niż Duch Boga, niż Jezus, niż Bóg Ojciec. Jeżeli dla Niego, ktoś powiedział tak, no wiesz, ale ja mam pewne rzeczy są, że nie mogę tego zrobić. A co to są rzeczy? A wiesz, mam dzieci. Mam. Ale dla Boga nie możesz zrobić? Bo masz dzieci? Zacznij robić, bo rozwiąże Twoje problemy. Bóg Ci otworzy drogę, kiedy w Jego woli jesteś. Jakie dzieci, ku człowieku. Rozumiesz? Otworzysz usta, zaczniesz głosić Ewangelię i Duch Święty Ci po to, co masz mówić. Jezus wyraźnie powiedział. Przychodzi Jego matka i Jego bracia, przyrodni bracia oczywiście, Jezusa. Myślę, że już oszalał, chcą go powiedzieć. A Jezus mówi, kto jest Twoją matką i braćmi? Popatrzcie, to tych, co słuchali, zobaczcie, to są moi bracia. I to jest moja matka. Wszyscy, którzy pełnią wolę Ojca mego w niebiosach, są moim bratem i siostrą i matką. A ci ludzie, ja ich nie znam, powiedział. Rozumiecie, że my nie mamy znać świata? To jest inne królestwo. My chodzimy pośród nich, ale my się nie mamy w nich wdzierać. My nie mamy ich dotykać. Możecie powiedzieć, że tak Duch Święty nas oddziela. Że my jesteśmy nietykalni, słuchajcie. W przykryciu Ducha Świętego. Takie są fakty. I tego Bóg od nas pragnie. Ja wierzę, że Bóg
co niektórych ludzi, którzy to słyszą, albo będą słyszeć, wyrwie ich z takiego bagna faryzeuszostwa. I że podniesie ich, da im nadzieję. Królestwo Boże to nie kościół człowieku. Królestwo Boże może być w kościele 50 ludzi i dwie osoby albo trzy mogą być w królestwie woli Bożej, a wszystka reszta może być w woli niebożej. Woli innego Boga, tak jak było u faryzeuszów. Zobaczcie, ze wszystkich faryzeuszów, do których kościół Jezus, kilku przyszło do Jezusa i uwierzyło. Słowo Boże mówi, że tam był Nikodem, że tam był ten, którego w grobie jest złożony, jak się nazywał? Nie pamiętam teraz, ale nieważne. On też był uczniem Jezusa. On też kochał Jezusa. Wielu tam było, ale nie chcieli przyjąć Jezusa jako króla, bo wykluczyliby ich, wiecie skąd? Z synagogi. Straciliby swoje miejsca. A miejsce, które Jezus dla nich ma, jest na tronie. A oni tam siedzieli na jakichś krzesłach, słuchajcie. I oni zastanawiali się, czy oni mają zostawić te swoje miejsca w tych swoich kościołach, słuchajcie. Drewniane krzesła z podbitką jakoś. I iść za Jezusem, żeby usiąść na tronie. Czy mają zostać w synagodze, słuchajcie, siedzieć na tronie. Siedź w synagodze, człowieku. A jeżeli chcesz być synem królestwa i usiąść na tronie, no to wal do przodu. Tak jest przesłanie, słuchajcie. Amen. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo.